Cześć, chciałem dzisiaj przedstawić Wam mój punkt widzenia, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanej antysystemowości. Mam pewną swoją opinię, jeżeli chodzi o to, i w dzisiejszym materiale postaram się rozebrać tę kwestię na takie, powiedzmy, czynniki pierwsze, żebyśmy mogli sobie zdać sprawę, co to tak naprawdę znaczy bycie antysystemowcem. No i żeby w ogóle zacząć tą rozkminę, należałoby najpierw zadać sobie pytanie, czym jest system, i później spróbować odpowiedzieć na następne pytanie, co to znaczy być antysystemowy. No więc tak, system to tak naprawdę układ pewnych zależności. W każdej dziedzinie życia spotkamy się z jakimś systemem, tak? W domu się spotkamy z systemem na przykład ogrzewania. W ciele ludzkim spotkamy się z systemem, powiedzmy, pokarmowym, układem pokarmowym, tak? System to jakiś układ, gdzie wzajemne rzeczy wzajemnie na siebie działają, są od siebie zależne. Tak to wygląda pokrótce. No więc tak, jeżeli chodzi kwestia tak zwanego bycia antysystemowcem, oczywiście nie chodzi tutaj o bycie antysystemowcem innym niż byciem anty temu systemowi, w którym żyjemy. A ten system, w którym żyjemy, powiedzmy, w którym my jako społeczeństwo się poruszamy, ten system dzieli się na różne, tak nazwijmy to sobie umownie, podsystemy, powiedzmy, nie? Na jakieś tam struktury, które wspólnie tworzą jeden system. No i możemy wyróżnić rzeczywiście na przykład system prawny, system edukacji, system emerytalny, system podatkowy i mnóstwo innych, nie? No i teraz tak, jak już sobie to mniej więcej zdamy z tego sprawę, no to jest raczej proste, więc chyba każdy sobie zdaje sprawę, o co w tym chodzi, no to teraz pojawia się taka kwestia. No tak, my sobie żyjemy w tym jakimś tam systemie, który jest tak naprawdę zlepkiem innych tych podsystemów, tak sobie możemy to nazwać oczywiście umownie, nie? Tutaj nie chodzi o jakąś tam ścisłe nazewnictwo. No i mamy w ostatnim czasie na przykład bardzo często takie modne określenie, że ktoś jest antysystemowy, nie? No wszystko fajnie, tylko teraz zadajmy sobie to pytanie zasadnicze, co to znaczy być antysystemowym? Czy według Was bycie antysystemowcem, czy tam antysystemowym, to jest chodzenie gdzieś tam po internecie, czy gdzieś tam w jakichś manifestacjach i mówienie, wiecie, krzyczenie haseł typu jebać system i wtedy dumnie okrzykiwanie się antysystemowcem? No ja uważam, że nie, że to troszeczkę za mało. A dlaczego? No bo sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli rozbieramy sobie już to zagadnienie, no to musimy sobie zdać z jednego sprawę, że samo niezgadzanie się z systemem, w którym aktualnie się znajdujemy, który w jakiś sposób wymaga od nas jakichś tam różnych zachowań, jakichś tam obowiązków i tak dalej, no to samo mówienie, że nie, że wiecie, jebać system, ja jestem antysystemowcem, to nadal za mało, gdy w tym samym czasie nadal po prostu jesteśmy powiedzmy, podlegli pod ten system, nie? I tu jest właśnie taki problem, że ludzie nie do końca rozumieją, że same okrzyki precz z systemem, tam jestem anty i tak dalej, tak naprawdę nie mają absolutnie żadnego znaczenia dla tego systemu, bo on dalej, dzięki nam biorącym w nim udział, on dalej istnieje i niestety istnieć będzie. Musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli chcemy, i to może zabrzmieć no nie do końca fajnie dla każdego, no ale jeżeli chcemy być anty, no to znaczy, że nie tylko nie zgadzamy się z czymś, ale czynnie przestajemy brać w tym udział. Bardzo proste. Jeżeli chcemy być antysystemowi prawnemu, no to nie możemy przestrzegać prawa, prawda? Wtedy możemy powiedzieć, że nie jesteśmy, że jesteśmy antysystemowcami, no bo na przykład nie przestrzegamy prawa, a system prawny jest częścią tego całego systemu, prawda?
Jeżeli właśnie nie będziemy przestrzegać prawa, będziemy antysystemowcami w jakimś tam stopniu. System edukacji. Jeżeli mówimy, że jesteśmy antysystemowi, no to absolutnie nie powinniśmy brać udziału w systemie edukacji. Nasze dzieci nie powinny chodzić do szkoły i my wtedy będziemy antysystemowi w jakimś tam stopniu. Jeżeli na przykład chcemy być anty, no to nie powinniśmy korzystać z systemu emerytalnego, prawda? Który jest oczywiście częścią całego systemu. Jeżeli przychodzi nasz wiek emerytalny, no to wtedy wystawiamy środkowy palec do ZUS-u i mówimy, że nie będziemy pobierali emerytury, no bo jesteśmy antysystemowi. Jeżeli chodzi o system podatkowy, to samo. Nie płacimy podatków, jesteśmy anty. Nie? I tak można wymieniać po kolei. No i puenta tego jest taka, że jeżeli chcemy okrzykiwać się antysystemowcami, no to zdajmy sobie najpierw sprawę, czy robimy wszystko, tak zwane anty, żeby tego systemu nie wspierać. Bo ja odnoszę wrażenie, że nie do końca ludzie, którzy właśnie za takich siebie mają, tych antysystemowców, no nie do końca chyba rozumieją to pojęcie, że jeżeli bierzesz w czymś udział, to nie możesz mówić, że jesteś temu anty. Samo mówienie jebać system, ja jestem antysystemowcem, no to niewiele zmienia, no bo jeżeli ty dalej bierzesz w tym udział, jeżeli płacisz podatki, jeżeli przestrzegasz prawa, no jeżeli podlegasz pod system emerytalny i tak dalej, pod te wszystkie składowe tego jednego wielkiego systemu, w którym żyjemy, no to niestety, ale nie jesteś antysystemowcem, więc musisz podjąć decyzję, bo wiecie, samo niezgadzanie się z czymś to jest za mało, żeby jakąkolwiek różnicę to miało dla czegokolwiek. Musi być jasno i czytelnie wiadome, że nie można brać w czymś udziału i być zarazem anty temu. I teraz tak, ja oczywiście nie namawiam nikogo do czegokolwiek, bo jesteście dorośli i mam nadzieję świadomi i zdajecie sobie sprawę z tych rzeczy. Ja tylko chciałem wyrazić swoją opinię na ten temat, że zanim zaczniesz wydzierać się w niebogłosy, jak to ty bardzo mocno nie lubisz tego systemu i jak to ty bardzo mocno się z nim nie zgadzasz, to najpierw zrób coś, żebyś miał do tego podstawy. Albo po prostu siedź cicho, chodź do pracy, płać podatki, poślij dziecko do szkoły i potem pobieraj emeryturkę. No i na końcu możesz powiedzieć, że jestem antysystemowcem. Ale to tylko w twojej głowie. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć.